Dzień dobry, witajcie w nowym odcinku, który będzie poświęcony otwieraniu i wstępnemu formowaniu tej oto przepięknej Sosny Pospolitej. Jest to bardzo stary Yamadori. Choć grubość pnia na to nie wskazuje, to jednak kora podpowiada zupełnie co innego. Jak widzicie, całkiem udany dziwak, który no, przyszedł czas, żeby go potraktować bardziej pod kątem życia bonsajowego. Fatalna mieszanka, bo to jest tak zwane błoto, czyli torf, piasek, trochę zeolitu, spowodowały, że roślina od strony bonsajowej się, a w zasadzie jej rozwój, się zatrzymał. Widać to po bardzo długich igłach i po takich bardzo zwartych pędzelkach. To jest nic innego jak oznaka tego, że roślina zaczęła rosnąć bardziej takim trybem naturalnym, a nie trybem bonsajowym. Być może wynika to z tego, że była wcześniej uszczykiwana. Poprzedni sezon, dużo papu, pełne słońce, olbrzymie pąki, które z jednej strony mnie trochę przerażają, a z drugiej strony są nadzieją na jakieś nowe otwarcie, bo pamiętajcie, że z dużego pąka długi przyrost i cięcie później takiego przyrostu wywołuje zdecydowanie lepsze efekty niż uszczykiwanie. No i po usunięciu igieł, zwróćcie uwagę, ta ażurowość jest w tym momencie zdecydowanie bardziej widoczna, czyli dosyć niedużo pędzelków, a już na pewno nie ma tam pąków wstecznych. No i to jest największa bolączka tego egzemplarza. To nie jest żaden problem z punktu widzenia czasu, dlatego że w ciągu następnego sezonu, dwóch, trzech, spokojnie można takie pączki uzyskać. Szczególnie, że przed nami w sezon, w którym będzie można ten proces przyspieszyć, czyli wiosna, no i przesadzenie. Przy usuwaniu igieł trzeba zrobić taką inspekcję. Słuchajcie, czy właśnie w tych starych igłach takich pąków nie ma, a szczególnie jeśli usuwa się igły palcami, bo przy pensecie to jest taki żmudny proces, ale bardziej taki dokładny. Natomiast jeżeli się usuwa igły palcami, no to nie ma prostszej drogi, jak pousuwać razem z igłami wszystko to, co jest największą inwestycją w bonsai, czyli pąki. Ja przy usuwaniu igieł każdą z tych gałązek oglądałem i niestety takich pąków tam nie było. W związku z tym drutowanie jest na pewno w takiej sytuacji szybsze, dlatego że nie pochłania uwagi na omijanie drutem pąków, które tam gdzieś są w gałązkach. Drutowanie, ponieważ będzie to sosna, która otwiera pewnego rodzaju, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, taki cykl odcinków o sosnach, bo tych sosen mam dosyć dużo, to prawdopodobnie to drutowanie chyba będę musiał polubić w ciągu najbliższych tygodni, dlatego że nie da się otworzyć rośliny i wprowadzić jej, tak jak już wspomniałem, w taki tryb wzrostu bonsajowego bez wywalenia całej zieleni na zewnątrz. No i odbywa się to najnormalniej w świecie poprzez owinięcie gałązek drutem i wyrzucenie całej zieleni na zewnątrz. Druga sprawa to jest oprócz wyrzucenia gałązek promieniście na zewnątrz od pnia, to jest kwestia uniesienia pędzelków do góry. No, sosny tak mają, że inwestują tam, gdzie jest słońce, a szczególnie jeżeli pąk jest ustawiony pionowo do góry, no to zdecydowanie szybciej te receptory reagują i na pewno takiej gałązki, takiej rozetki z pąkiem roślina nie odrzuci. A zatem przy takim otwieraniu trzeba po prostu te pędzelki wszystkie ustawić do góry, tak żeby nie pozostawić roślinie wątpliwości, albo inaczej może takiego wyboru. Każda taka kilkucentymetrowa gałązka powinna być zadrutowana i uniesiona do góry. Trochę inaczej to wygląda w przypadku tych takich najdrobniejszych rozetek, takich najsłabszych. Tam nie bardzo jest co drutować. No ale też być może pamiętacie z poprzednich odcinków, jeżeli drut nawija się niezbyt tak ściśle do gałązek, to później rotacyjnie obracając gałązkę, bez problemu można takie drobniuteńkie rozetki również ustawić pionowo względem słońca.